Szanowni państwo, panie posłanki, panowie posłowie, szanowna pani marszałek. Ustawa, o której dzisiaj rozmawiamy i o której procedowanie w sposób pilny apelujemy, jest kolejnym etapem i kolejnym wsparciem dla kolejnych grup odbiorców. Zgodnie z zapowiedziami, które składaliśmy na poprzednich posiedzeniach Sejmu, prace są intensywne, ale planowe i mówiliśmy o nich wcześniej, a chaos widzę raczej w pytaniach, które strona opozycyjna zadaje. Myśmy rzeczywiście ją dosyć późno zgłosili, bo pracowaliśmy nad nią intensywnie, ale niestety bardzo prosiliśmy o tą interaktywność z państwa strony, nie doczekaliśmy się jej, bo albo w pytaniach wygląda, że państwo jej po prostu nie przeczytali, ona obejmuje również niekoncesjowane ciepłownie, chociażby apelując do ostatniego pytania. Ale nie no, kolega z państwa klubu przed chwilą pytał, że są nieobjęte, są objęte. Albo nie zrozumieli, albo po prostu świadomie ją przeinaczają. Zasadniczo pytań merytorycznych było bardzo niewiele, co wskazuje, że ustawa jest po prostu dobrze napisana. Europa mierzy się z kryzysem tak dużym, że Niemcy, które są najbardziej ułozowionym państwem, które kilkaset miliardów wydały na to, żeby odnawialne źródła energii u siebie zaimplementować, wprowadziły 10-punktowy program oszczędnościowy, w tym mycie rąk zimną wodą, właśnie dlatego, że OZE w tej chwili i uruchamiają bloki węglowe, o czym mówiliśmy. My przeznaczamy 21 miliardów na bezprecedensową pomoc Polakom, 11 miliardów dodatek węglowy i 10 miliardów ten projekt ustawy. 9 sierpnia jest nadzwyczajny szczyt energetyczny zwołany przez prezydencję czeską. Tam będziemy się naszymi doświadczeniami, bo jesteśmy w tym pionierami. 6 milionów kolejnych naszych gospodarstw domowych objętych wsparciem dzielić z naszymi partnerami unijnymi, żeby ich wesprzeć w projektowaniu ich rozwiązań. Pomoc jest zaprojektowana dla gospodarstw domowych i dla wszystkich podmiotów wrażliwych. Dla szkół, dla przedszkoli, bo takie pytania były. To jest w tej ustawie. Dla żłobków, dla ośrodków pomocy społecznej, dla ośrodków zdrowia, dla noclegowni, dla ochotniczej straży pożarnej, dla centrów integracji, warsztatów integracji zajęciowej, organizacji pozarządowych i tak dalej, i kościołów i związków wyznaniowych, dla ośrodków kultury i organizacji prowadzących działalność kulturalną, czyli cały katalog podmiotów wrażliwych jest nią objętych. I bardzo nas dziwi, że Konfederacja żąda odrzucenia tej ustawy i nie chce pomóc wrażliwym i gospodarstwom domowym w tak trudnej sytuacji i w tak bardzo trudnym otoczeniu geopolitycznym. Jeżeli chodzi o kwestie podnoszone tutaj, takie dosyć populistyczne, proszę państwa, ja jeszcze raz apeluję o niesianie chaosu. Nie zabraknie gazu, węgla, prądu, peletu, cukru, ropy, nawozów, benzyny, piwa. Nie zabraknie, proszę państwa. Ja bardzo proszę, żebyśmy tej paniki nie siali. Samorządy rzeczywiście... Ja staram się... Bardzo proszę państwa o spokój na sali, dobrze? Bardzo proszę o ciszę. Bardzo proszę o ciszę. Bardzo proszę o ciszę. Panie pośle. Jeżeli chodzi o samorządy, rzeczywiście daliśmy dodatkową furtkę do wsparcia. Jeżeli samorządy, których zadaniem własnym jest dostarczanie ciepła i ciepłej wody do domów, będą potrzebowały mimo tego wsparcia, które mu udzielały, będą widziały przestrzeń na dodatkowe, mogą to zrobić w zamian za redukcję lub zlikwidowanie wkładu własnego w inwestycjach. Jeżeli było pytanie, kto na tym skorzysta, czy skorzystają mieszkańcy Śląska? Tak, Śląska, Mazowsza, Pomorza, Mazur, ziemi kłodzkiej, mieszkający nad Odrą, nad Wisłą, nad Bugiem, nad morzem, w górach, wszyscy. Takie pytania szczegółowe bardzo proszę, jeżeli ktoś jeszcze o to będzie pytał, to uzupełnię. Jeżeli chodzi o kwestię kolejnych etapów pomocy, bo ja od początku mówię i mówimy to wszyscy,
że to jest zaplanowany proces. Była kwestia węgla, który był objęty embargiem, teraz są inne paliwa ciepłosystemowe. Za chwilę będziemy mówić o kolejnych źródłach. Proszę Państwa, ja mam jedną refleksję i tutaj apeluję do Sejmu. W Polsce jest kilkanaście organizacji branżowych. Jest Polski Komitet Energii Elektrycznej, jest Towarzystwo Obrotu Energią, jest PTPIRE, jest Towarzystwo Gospodarcze Polskie Elektrownie. Oni wszyscy mają szkolenia dotyczące energii elektrycznej, systemów energetycznych, rynku energii elektrycznej. Apeluję do Państwa, zgłoście się, oni Was nieodpłatnie przeszkolą, bo pytania, które tu padują, wskazują na to, że Państwo po prostu nie rozumieją tego rynku. Mylą Państwo rynek bilansujący z rynkiem dnia następnego czy spotowym. Kontrakty terminowe z meritorderem. Państwo po prostu nie rozumieją. Ja myślę, że oni Państwa wesprą. Proste szkolenie, proste slajdy. Będzie łatwiej zadawać pytania. Jeżeli chodzi o kolejne pytania. Ale Państwu by się przydało, bo pytania są naprawdę niektóre zaskakujące. Było pytanie, do którego również chciałabym się odnieść. Pani poseł mówiła, że za rok spotkamy się w tym samym miejscu. Daj Boże, się nie spotkamy, proszę Państwa, że już ta sytuacja geopolityczna się uspokoi. Wojna na Ukrainie, mam nadzieję, będzie trwała dużo krócej. Jeżeli chodzi o pomoc dla obywateli, to przypominam Państwu o tym dosyć szybko i często zapominają albo nie wspominają. Jest dodatek osłonowy, wciąż można zgłaszać wnioski. Jest obniżka VAT-u, jest obniżka akcyzy. Jest taryfa zamrożona na gaz dla gospodarstw domowych od stycznia, proszę Państwa. To jeżeli chodzi o tym, którzy ogrzewają się gazem. Jest przedłużona taryfa na gaz do 2027 roku. Jest taryfa na prąd. Są programy liczne finansowane przez NFOŚ, które pozwalają uzyskać pomoc na termomodernizację. Jeżeli chodzi o tutaj takie epickie zdjęcie, kolega pokazał mokrego węgla. Tak, w upał węgiel się zrasza, żeby nie pylił i nie dokonywał samozapłonu. Proszę Państwa, proszę czytać, proszę, ja po raz kolejny o to pytam, proszę o tym pamiętać. Było pytanie, dlaczego drewno jest jakby nie jest porównodawany dodatek, bo ceny wzrastają nierówno, proszę Państwa. Nie wszystkie ceny na wszystkie nośniki wzrastają tak samo i myśmy analizowali tak, żeby właśnie sprawiedliwie, proszę Państwa, sprawiedliwie nie zawsze znaczy porówno, żeby sprawiedliwie tak samo ograniczyć poziom podwyżek wszystkim obywatelom Polski. Prośba jeszcze do którejś z pani posłanek, przepraszam, nie pomnę której, nie mylmy zaliczek na ciepło z rozliczeniem ciepła. To są zupełnie inne wartości i tutaj też to proszę o tym, naprawdę proszę o przeczytanie ustawy i proszę o przeczytanie umów, które mają podmioty. Jeżeli chodzi o ogrzewanie z kogeneracji, naprawdę mieszkańcy Wilanowa będą mieli najmniejsze podwyżki i o nich się nie troszczymy. Troszymy się o małe ciepłownie, małe miejscowości, miejsca, gdzie te podwyżki mogą być rzeczywiście znaczące i ten pułap blokowania podwyżek jest rzeczywiście sprawiedliwy w naszej opinii. Jeżeli chodzi o liczbę, bo to było jedno z konkretnych pytań nielicznych, mniej więcej 400 elektrociepłowni jest koncesjonowanych, mniej więcej 700 tych poniżej 5 mega. I tu bym chciała podkreślić jeszcze raz, w pierwszych paragrafach ustawy jest napisane, że one są również objęte. Także te pytania, dlaczego ich nie obejmujemy, wskazują na to, że Państwo po prostu projektu nie czytali. Wiem, że jest już po czasie, więc tyle z mojej strony. Dziękuję bardzo.